No to pojedynek z widzem, proszę Państwa. Bo nie widzę na liście, dodało. Jest inny mikro niż w ostatnim filmie, tak? Jest inny mikro niż w ostatnim... What the fuck? Co to kurwa za daki są moje daki? Czekaj chwilę, bo... Czemu nie ma oznaczonego, co jest wildem? Nie mam takiej dobrej... Aha! Dobra, jest! W sensie nie pokazują się wildy. Okej, okay, my bad. My bad. Walka na kapustę i groch. Zetrę cię kurpa w proch. Bum! Weźmy sobie taki. Prosisz się o lanie. Muszę chronić dzikie odstępy. Muszę chronić dzikie odstępy. Co my sobie możemy tu zostawić? No trochę to ryzykowne. No dobra, powiedzmy, że to niech będzie. Niechaj będzie i tak. Gotowe. No nie wygląda to zbyt kozacko. Kakuły ciągle dzwonią. Kakuły dzwonią i nikt nie odbiera. Matka jedyna, ale mam draw zajebisty. Dobra, niech będzie to. Niestety. Niestety, niestety. Gwiazdy i planety, kupce kurde flety. Sidaba, sibidaba, sidaba, sibidaba. Kupce kurde flety. Zrobimy w ten sposób. Gdzieś już może talię domaga z Balindą i amuletem smokoognia. Widzieć widziałem, grać nie grałem. Mamy dobre zagranie. Więc je zróbmy. Opla. Beautiful. Beautiful, beautiful. O, tu mamy takie cudo, tu mamy takie cudo, tu mamy takie cudo. Dobra, zróbmy najpierw takie cudo. Wyjdź się, spocznij. Trajdowanko. Ale kurde szykuje niespodzianeczkę. Będzie się śmiesznie tutaj robiło za chwilę. Auci. Auci, auci. Mhm.
Hopla. Hopla. Dobra, to tyle. Niespodziankę zostawimy sobie na następną tureczkę. Zastanawiam się, czy jest sens, bo to ma, jak to zawsze może spalić mi stół. Na przykład goblinem. A no, jak już powiedziałem A, to powiem B. Chynot. Oj. Kurde, zabiłbym sobie tego. Ale nie mam jak. Ja chcę wziąć to. To głupie trochę jest. A może być przydatne. A nie wiem. A dobra, chwilę mogę zabić tego, no tak. No, zagranie tej wiewiórki nie jest jakieś super potrzebne. No, tutaj pewnie wlecą dwa gobliny i będzie lipa. Pierwszy goblin. Chyba lepsza była w druga kolejność, może nie? Zrobię tak, żeby przeatakować zwyciężą najsilniejszych w następnej turze. Chyba, że nie dożyję mój stół, bo to też się niestety może wydarzyć. Zdając życie. Ech, jak myślisz, czy przeciwnik coś ma, to zawsze coś ma. No to chyba GG. W takim wypadku, a może nie. Bo gramy takie i tradujemy. Na rej tak raczej nie przeżyje zbyt długo. No, nie mam się czym obronić przed Hero Powerem. Dobre zagranie. Albo maską Ketuna. Och, walla. Co ja tu mogę wybrać? Jakiś Hunter. Shaman, Wogal. Priest. Co za Priest? A, śmieszne. To może być... Anduin kontra Skubas. Skubas. Skubas ciachajło. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Co my tu chcemy zostawić? Możemy tak zostawić. Niechaj będzie. Mm-mm-mm-mm.
Smoczysław. Który Smoczysław będzie spoko? Weźmy największego drania. Chcesz spróbować szczęścia? Niekoniecznie. Kurde, co za otwarcie. Tu. Niech będzie róg. Lubię zapach śniadania. O każdej porze. Dawaj smokulca. I wjeżdżamy tutaj w chłopków roztropków. Posprzątane, można cisnąć dalej. O każdej porze. Duwa. Gituwa. Bolejuwa. Co ja mam sobie zrobić? Lubię zapach śniadania. Okej. To ułatwia sporo. Czy ja mam Shadow Spell'a? Mam. Dobra. Róg, wybawienie, chiromancja, chiromancy, proszę, graj. Petatej. Co sądzę o obecnym stanie mety? Cyrk, a nie kardzianka. Dawaj moje smoki. I graj. Zobaczymy w następnej turze. A nie, w następnej turze to ja w sumie kozakusa zagrywam. No to i tak zobaczymy. Grałem Hearthstone'a z 3 lata, poznaję tylko świetlisty czas i hero powerki. Może trzeba wrócić i się nauczyć. Jest to możliwe. Nie będę mówił, że nie. Co będziemy sebrali? Asystentkę se weźmiemy. Piękną i bestię sobie weźmiemy. Wkurzających stronników, księgę umarłych i świętą księgę. A tutaj zagramy sobie coina, obszaróweczkę, strzałeczkę i w sumie to wszystko. Graj. Kurde, nie mam Shadow Spell'a. Tak, nie polecę tego. Kamień po kamieniu, wichrogród legnie w gruzach. Mnie bardziej przeraża kilkaset kart do nauki. No ale przecież tego się nie uczysz, tylko po prostu grasz i poznajesz te karty z biegiem czasu. Dawaj tu. Patrzcie, co wygrałem. A to jest ten Shadow Spell.
Nie mam smoków w deku, nie? Tyle. Zawsze jak wychodził nowy dodatek, czytałem kartę po karcie, aby się niczym nie zaskoczyć. No a teraz będziesz siedział, grał i w końcu poznasz karty i tyle. Hopla. Możesz grać. Grałem wiele karcianek, miałem wiele przerw w tych karciankach. Wiele razy wchodziłem w nową karciankę i zawsze to wygląda tak samo. Poznajesz podstawy, składasz sobie jakiś deck, zaczynasz grać, poznajesz karty, poznajesz karty, poznajesz karty, znasz wszystkie karty, elo. Chociaż mogę się zgodzić z tym, że jest to dosyć przytłaczające, bo faktycznie... Jak se... Pomyślę, że miałbym teraz użyć jakiejś karcianki, to mi się nie chce. No ale mi się wiele rzeczy nie chce, więc... Taki drobny stronnik tutaj nam doszedł. Dobra, to se zabiję. To se zabiję. To se dogram. Tu się wychilam. Tam se wjadę w oponenta i wsio. Troszkę to zajmie. Nie wiem. Au. Mój super hiper stronnik. Chcesz spróbować szczęścia? Nie chcę. Co ja chcę wyleczyć? Może tego? To byłoby na tyle. Król Kruszor. W ukryciu stoi. Zaraz coś go doli. Albo i nie. Dobra, chop chop księga umarłych. To też może być. Nie będę narzekał. They are back, baby. Biją moje wkurzotrony. Oh no, baby. Już nie będą bić moich kurzotronów. Aha.
zawsze nienawidziłem tych robocików, a tu za 8 many masz ich 7, co jest. Jest taka specjalna karta, która daje skarby do deku i to jest jeden ze skarbów. Nie grasz, nie masz takiej karty normalnie w grze. W sensie nie masz normalnie takiej karty, zadaje 7. Dzięki za reklamy. Zaraz je puszczamy. Dobra, co my tu możemy jeszcze wziąć? Najbardziej OP w badziewie. Czemu masz karty z Kozakusana i Kozakusana na ręce, bo dopiero wszedłem. A jak myślisz? Let's play a game. Jak to się mogło wydarzyć, że mam karty z Kozakusana i Kozakusana? Proszę nie podpowiadać, bo zabawa nie będzie fair. Dobra, mocny opening, lecimy z tematem. Kozakus rozwalił metę, ta karta jest koszmarna. No, dlatego gra jeden deck z nią. To rozwalił ją, tą metę w drobny mak. Ranger rozpierdolił. Chociaż muszę przyznać, że ogólnie w mecie 25% deków gra Kozakustana. No tego się nie spodziewałem trochę. Let me see. Kurwa, serio. No co cool. Nie wiem, no odkryłem z czegoś. Dokładnie, odkryłeś. Jeden deck, który jest chyba najwięcej do legendy. Co? Pa 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 pa. Czekam na rozkaz. Graj, gościu. Ja aktualnie próbuję wbić legendę samym magiem i póki co diament i co druga to Kozakusan. No ten ram druid z Kozakusanem stanowi około 50% moich gier, kiedy wbijałem legendę. No nie będę się kłócił, bo legendy nie wbijałem. Skoro tak mówicie, to może i tak jest. Bo z tego co widzę, to ten druid nie za specjalnie ma jakiekolwiek sensowne win ratio. Ma 54% i jest gdzieś tam, nie wiem, 15. Lold Bolval, panie Loldzie. Naprawdę nie jest ciężki. O, sztos. Czy my będziemy tradeować? Nie, jedziemy free. Drenaż tuż. Nie zabijaj mi go. O. Nie będzie drobu karteczki. Smutałkę. Ale mam debilne rozdanie. Chyba zaraz zacznę płakać.
Księgę mądrości sobie dobrałem. Nie wiem, co sobie mam z nią zrobić. Ją. Zrobię tak. Ale to prawda, potrafi być urzędliwy, jak drugi, czwarty i dużego rzuca. No ale to wiesz, no o każdym deku możesz powiedzieć, że potrafi być uciążliwy, jak ma dobre rozdanie, nie? Zapłacisz karwinkom, Michalinkom. Dawać. Wciskamy damagę. Ty masz 7-6 many, a druid głów kazakus zagranej 14 many. Teraz miałem taką grę. No ale no to wiesz, no wyciąganie skrajnych gier, no to też sensu nie ma, nie? No to nie wiem, to ja mogę powiedzieć, że Mozaki Mage'em zabiłem typa w 5 czy 6 turze, nie? No ale to nie jest codzienność. Nie jest to, co w no nie dzieje się to po prostu w każdej grze, nie? Wiadomo, że będą jakieś lepsze rozdania, wiadomo, że jakieś gorsze. Zapłacisz. Dobra, zróbmy tak. Kurde, no zaraz przewinie Sadek i mnie spali. Ilekroć gram do tego druida z kozakusem, to typ go zagrywa do 5 tury. Nie chcę mi się gadać, co taki poziom przedszkola. Pozwól mi się zastanowić. Bez sensu jest zagrywanie tego. Zaraz rzucę w ciebie książką. Pam. Ale raczej nie wydaje mi się, żeby realne było zagrywanie w każdej, znaczy żeby przeciwnik w każdej grze zagrywał kozakusa w 5 turze. I w takie bajki to niestety dzieci w przedszkolu jedynie wierzą, a nie dorosłe, inteligentne, piękne, elokwentne streamery jak ja. Znam życie i nie wierzę, że jest jak w Madrycie. Tak sobie myślę.
Co mnie ratuje z deku? Pozwól mi się zastanowić. No nie, mogę sobie zagrać to, ale co mi to daje? Raczej nic. Pewnie, dlatego pewnie nie będą chcieli nerfić Kozakusana. A jaki jest powód, żeby go nerfić? Że nie jest najmocniejszy, ale nie jest zbyt satysfakcjonujący do gry przeciwko. Wydaje mi się, że jest wiele innych kart, które są mniej satysfakcjonujące do gry przeciwko niż on sam. W związku z czym nie przesadzałbym. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, chwila, moment. Ma jeszcze draw? Ma draw czy nie ma draw? To chyba pogranę Mati. Czyli chyba ma draw. Coś mi się tak wydaje. A jednak nie ma drogu. A ja mam 30 ataku. Bum. No właśnie nie ma. Nataliponia, jak to mówię. Leponia.